Gwiazdami w Aragon Ballroom będą polscy bokserzy. W głównej roli oczywiście Tomasz Adamek, no a w tych mniejszych, bocznych Piotr Wilczewski, Mariusz Wach i Andrzej Fonfara. No, powinniśmy zacząć od tej walki Piotra Wilczewskiego, ale rzeczywiście chyba jakość obrazu tutaj nie jest zbyt dobra, na razie tylko spojrzenie z jednej kamery. Miejmy nadzieję, że będzie to widać także z innych kamer, no bo na razie z tej odległości to tylko można po czapeczkach rozpoznawać trenerów i zawodników. No zobaczymy. W każdym bądź razie Piotr Wilczewski kontra Tomasz Rity. Wilczewski niepokonany, 18-0, 5 nokautów. Tomasz Rity, 41 latek, 59 walk, 35 zwycięstw, 13 nokautów. No i popatrzmy, Wilczewski w czarnych spodenkach, białe lampasy, Rity w czarnych spodenkach, czerwone lampasy. Zaczyna lewym prostym Wilczewski. Na razie takie wstępne badanie. Zobaczymy, walka zaplanowana na 6 rund. Kategoria super średnia. Przypominam, Chicago, Aragon Ballroom. Główna walka wieczoru, Tomasz Adamek. No i w przedwalce Piotr Wilczewski, były dwukrotny, czterokrotny mistrz Polski seniorów, amatorski, kontra Amerykanin Tomasz Rity. Lewym prostym zaczyna Wilczewski. Słychać podpowiedzi Andrzeja Kmitruka, nie czekaj, nie czekaj. Zachęca swojego podopiecznego do odważniejszej walki. No, Wilczewski to doświadczony bokser, jak wspominałeś, trochę tytułu w amatorstwie i tutaj już tej konfrontacji zaczyna bardzo ostrożnie. Pierwsza runda, nie wiadomo co przeciwnik reprezentuje. Teraz lewym sierpowym spróbował, bardzo mocnym, ale Wilczewski odskoczył, nie dał się zaskoczyć i teraz próba ataku w tułów. Lewy prosty, troszkę za nisko ta lewa ręka. I próba lewego sierpowego, ale to nie było niebezpieczne. Piotr widział ten zamach. Na razie czysta walka, żadnej interwencji sędziego. Praktycznie na lewą rękę właściwie pojedynek. Teraz dopiero ładna akcja z użyciem prawej. Kolejny dobry unik Wilczewskiego, już kilka zademonstrował. I próba lewego w tułów. No, zamierzył się teraz Piotr, chciał lewym sierpowym, ale zobaczył, że przeciwnik ma rękawice pod szczęką i zrezygnował. Pierwsza runda rozpoznawcza, no chyba inicjatywę posiadał Wilczewski. Sędziowie powinni zaliczyć mu to starcie, ale było ono dosyć wyrównane. Aragon Ballroom. Za nami pierwsza runda walki w wadze super średniej. Piotr Wilczewski kontra Amerykanin Tomasz Rity. No Rity to kiedyś był naprawdę niezły bokser. Na początku kariery wygrywał, potem różnie bywało. Przegrał na punkty m.in. z mistrzem świata Montrellem Griffinem. Przegrał o mistrzostwo Północnej Ameryki z Josephem Kiwanuka. No ale pokonał dobrych bokserów, m.in. Deniego Greena, Etienne Whitakera. No ale teraz jest już u schyłku kariery, rentier odcina kupony.
41 lat. Przypominam, jego bilans 59 walk, 35 zwycięstw, 13 nokautów, 22 przegrane, 5 przez nokaut, 1 remis. Natomiast Wilczewski niepokonany, 18-0, 5 nokautów. No i zaczyna podwójnie lewym prostym, kolejny lewy prosty. Wilczewski ładnie podchodzi tą lewą nogą pod przeciwnika. No widać to doświadczenie Wilczewskiego z amatorskich ringów. 214 aż walk, 162 zwycięstwa, 7 remisów, 45 przegranych, 4 razy mistrz Polski w wadze. No teraz ładnie trafił prawym, od razu brawa na widowni. 4 razy był Wilczewski mistrzem Polski, 2 razy w wadze średniej, 2 razy w wadze półciężkiej. Był też wicemistrzem Polski 2 razy. Wspaniała kariera amatorska. No ale nie było sukcesów międzynarodowych, nie wiodło mu się na mistrzostwach Europy. I atak znakomicie. Tułów kilka razy już trafił tym lewym pod prawy łokieć rywala. Rytm się ustawia na ten lewy, bo robi taki unik w prawo skos. I Piotrek zauważył, że tam jest okazja, żeby go troszkę wyprostować, podnieść tym lewym i zadać mocny prawy. Cała seria ciosów tu, ten ostatni przyjął na łokieć Rit, no ale inne weszły, tak samo jak ten lewy prosty. No ustawia przy linach rywala i trafił. I w tułów. No te ciosy na pewno Amerykanin już odczuwa. Jeszcze jeden prawy z góry taki bity. Ale największy tutaj uszczerbek może ponieść Rit po tych ciosach w tułów. One są bardzo mocne, precyzyjne. Po każdym prawym. O właśnie, kończy akcję Piotrek Wilczewski lewym w tułów. Właśnie Rit na ten prawy pochyla się w prawo skos. Ale proszę, jak niebezpiecznie teraz odpowiedział prawym. No musi Wilczewski uważać. Już się wydawało, że Rit zrezygnował, że pogodził się z tym, że za chwilę przegra. Jeszcze jeden cios. No teraz zaskoczony Wilczewski. Lewy prosty, musi uważać. Ale to nie były takie mocne ciosy. No i Andrzej Gmitruk z narożnika przypomina mu o ciosach w tułów. Trafił. Prawy prosty, poprawka lewym sierpowym. No, zachwiał się lekko po tych ciosach Rit. I jeszcze jeden prawy. No i mamy knockdown. Prawy sierpowy nad lewą ręką. Dochodzi celu, nie ma chęci wstawać Rit. No, może on chęć ma, ale widać, że ma po tym ciosie nogi z żelatyny i nie udało się. Zwycięstwo 19 Piotra Wilczewskiego, 6 przez nokaut. Zadowolony Andrzej Gmitruk, tam chyba jest, jak z daleka patrzę, chyba Zygi Rozalski, ale nie jestem pewien, obraz jest z daleka. No nie, nie. Andrzej Gmitruk i Piotr Wilczewski, 19 zwycięstwo Piotra Wilczewskiego, 6 przez nokaut. Wciąż niepokonany Wilczewski. A taka ciekawostka, Jurek, nie wiem, czy wiesz, że Wilczewski wygrał z Tomaszem Adamkiem. Tym z Czech. Z Czech. 17-14 w półfinale turnieju Sztama w 2002 roku z Tomaszem Adamkiem. Tym, który będzie dzisiaj walczył. W głównej walce wieczoru oczywiście nie mógł się zmierzyć, no ale z tym Czechem wygrywał. No i wygrywa teraz w Aragon Ballroom. I za chwilę oficjalne ogłoszenie werdyktu, no ale chyba nie mamy dźwięku. Niestety, przepraszamy Państwa, nie słyszymy. Amerykański realizator
dostarczył nam obraz, posłuchał naszej prośby o to, żeby pokazać pojedynek Piotra Wilczewskiego, no ale już dźwięku nie przekazał. No ale widzimy, w górę idą ręce Piotra Wilczewskiego. Wilk wygrywa 19 pojedynek, 6 przed czasem. Czekamy na kolejne atrakcje. Tymczasem oddajemy głos do studia.